Pewnie się zastanawiacie, co ja tu robię. Otóż rozpracowuję właśnie najnowszy test. No, test, po którego rozwiązaniu da się z największą dokładnością wykazać, czy dana osoba jest ruskim agentem, czy też nie. Polecam każdemu z was, abyście sobie taki test zakupili, względnie zorganizowali, skserowali jeden od drugiego lub drukowali i nosili ze sobą w jakimś solidnym pliku na wszelki wypadek. No, nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie przetestować kogoś, czy nie jest zainfekowany. No, wyobraźcie sobie na ten przykład, że idziecie na imieniny do teścia. Atmosfera zaczyna się zagęszczać, patrzycie w telewizor, Niemcy przegrywają z Hiszpanią i odpadają w ćwierćfinale zawodów w piłkę kopaną, no i sport znowu staje się pretekstem. Stryj Mietek zaczyna więc robić aluzje polityczne do stylu uprawiania polityki pewnego Kaszuba z Sopotu, aż tu nagle ciotka Iwonka, będąca wyznawczynią innego lidera, innego stronnictwa, wyciąga najpoważniejsze działo. No i tak zaczyna się niuchanie agentów Putina przy rodzinnym stole. Wuj Kazio ma inne zdanie niż jego małżonka, ale po tylu latach małżeństwa nie chce mu się już nawet odzywać. Chłop mądry, wie czym to grozi, więc dla niepoznaki swojej żony nawet nie szuka wzrokiem. No i może być też tak, że padnie na was, że cień oskarżenia powędruje w waszą stronę. No i wtedy mówicie stop. Wyciągacie sobie, proszę ja was, karteczkę i dajecie ciotce do rozwiązania. Rozpoznawanie rosyjskich szpionów nad Wisłą przychodzi bowiem wielu osobom bardzo łatwo. Tak łatwo jak ich wykrycie za pomocą tego oto testu. Bo tak jak z tym testem, mniej więcej odbywa się to w Polsce. W kraju, w którym kretyni przejęli dyktaturę w społeczeństwie, a państwo istnieje teoretycznie. Chodźcie bliżej, pokażę wam, zrobimy to razem. Na początku zadajesz proste pytanie, bo oczywiście są trzy możliwości. Czy jesteś agentem Kremla? No, ktoś może powiedzieć od razu tak. Wtedy sprawa jest bardzo łatwa, ale należy uzyskać potwierdzenie. Może wyrazić też zdziwienie, wątpliwość, zapyta wtedy co? Oraz wyraźnie zaprzeczyć. No, tutaj agentów najwięcej zazwyczaj wybiera taką oto formułę, więc przejdźmy od tej funkcji trzeciej. Na pytanie, czy jesteś agentem Kremla i gdy ktoś odpowie nie, wtedy zadajesz pytanie podstawowe. To jest nasza baza, od której powinniśmy zawsze wychodzić. Zadaj takiej osobie pytanie, czy lubi ruskie pierogi. Jeżeli odpowie tak, to sprawa jest bardzo łatwa. Od razu wiadomo, że jest agentem Kremla. Jeżeli będzie kruczył i powie nie, a to bardzo dziwne, bo kto z Polaków nie lubi ruskich pierogów, wtedy wiemy, że oszukuje. Jak każdy ruski agent, ergo jest ruskim agentem. Taka osoba na zadane pytanie może wyrazić zdziwienie. Wtedy też przekierujemy ją do pytania kontrolnego. Jesteś agentem Kremla? Zdziwienie. Co? Zadajesz pytanie. A wiesz, kto to Putin? Odpowiedź będzie brzmiała tak. I już wiemy, że jest agentem Kremla. No i na koniec sprawa bardzo skomplikowana. Co w sytuacji, kiedy próbujesz odnaleźć agenta, zadajesz mu pytanie, czy jesteś agentem Kremla, on odpowiada tak. Może robić to dla zmyłki albo dla żartu, a przecież chodzi o poznanie prawdy. Wtedy zadajesz pytanie kontrolne, które brzmi na pewno? No, kiedy odpowie tak, no to wiadomo, że nim jest. A kiedy powie nie, zadaj pytanie, czy wiesz, kto to Putin? Jeżeli odpowie tak, oznacza, że jest agentem. I ten oto test, wydrukowany w liczbie 20-30, powinniśmy nosić ze sobą do sklepu, do restauracji i zawsze będziemy przygotowani, jak rozpoznać agenta. Czyli z kim mamy do czynienia? Czyż to nie proste? Wniosek jest więc prosty. Czyś murarzem, przyjacielu, wykładowcą, kolejarzem, czy na statku wilkiem morskim lub w teatrze inspicjentem? Twoje życie krąży dzisiaj wokół tego, czyś przypadkiem chociaż ciutkę nie jest, bracie, ruskim szpionem lub agentem. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś testujemy kolejne godziny nadawania. Miała być godzina 10, ale zaspałem i nie zdążyłem przygotować programu. Trzeba więcej kawy. Dziś o państwach poważnych i tych pozostałych, jak mawia Stanisław Michalkiewicz, a także o tym, co kryje się za jednością, do której wzywają unijni komisarze po wizycie premiera Orbana w Moskwie. Witajcie i czujcie się jak u siebie.
Pamiętajcie, że nasz Czuwaj może nadawać tylko dzięki Wam, czyli naszym mecenasom, którym jak zwykle za Wasze zaangażowanie kłaniam się w pas. Ściskam widzów, rodaków z Australii, Afryki Południowej, a dokładnie Kapsztadu, Kanady, Stanów Zjednoczonych, no i takich małych wysepek, z których piszę pewne małżeństwo, ale nie jestem w stanie dokładnie określić, gdzie to jest. To znaczy miałem to nawet zrobić, ale zapomniałem. To niesamowite, że docieramy tak szeroko i to właśnie za pomocą internetu, a nie mediów konwencjonalnych. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom. Przypominam, że bez Was Czuwaja by po prostu nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam klasycznie do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Może Was zaskoczę, ale jedno jest pewne. Kiedyś, a przewiduję, że nastąpi to raczej prędzej niż później, wojna na Ukrainie się zakończy, choć nie do wszystkich to dociera. No i wtedy do stołu zasiądą przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. Zasiądą państwa poważne, bo wojna jest tylko elementem politycznej rozgrywki. Bardzo krzykliwym, często niesprawiedliwym, gdzie jest dużo bólu i cierpienia. Zauważalnym, no i nie dającym o sobie zapomnieć, gdy trwa, rzecz jasna. Ale tylko pionkiem na szachownicy. Więc kiedyś to się zakończy, a w jaki sposób ciężko jest mi orzec. No ale logika podpowiada, że Rosja nie wycofa się nigdy. Wycofanie Rosji z tego konfliktu jako mocarstwa, które przegrało, nie wchodzi w grę i kropka. Tak uważam. Bo oto Rosja miałaby pokazać, że przegrała ze zorganizowanym Zachodem, że imperium, państwo, które dysponuje bronią atomową, przegrało? Sami wojnę wywołali i ją przegrali? Wszystko to jednak trwać w nieskończoność nie może. Nikt po prostu nie ma na to pieniędzy i Orban ma rację. Na wojnę nie stać już Rosji, nie stać Niemiec, Francuzów, ale i Polski. Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała w maju tego roku, że sytuacja na rynku ropy naftowej staje się coraz bardziej dynamiczna. Okazuje się, że w kwietniu dochody Rosji z eksportu zmalały o 6,5%, osiągając wartość 17,2 miliardów dolarów. No i to jest rzecz dotycząca Rosji, że tam zaczyna się dziać źle, więc Rosji po prostu powoli nie stać na tę wojnę. Wspomniana agencja opublikowała w swoim raporcie dane, z których wynika, że ilość eksportowanej przez Rosję ropy spadła w kwietniu o 450 tysięcy baryłek dziennie w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co dało sumę 7 300 tysięcy baryłek dziennie. Wniosek jest więc prosty, mili Państwo. To obniżony poziom eksportu jest głównym powodem tego spadku. Po prostu nie kupują. A innego rynku zbytu nie ma albo jest już nasycony. Rosja w wielu miejscach traci, a skoro w wielu, to oznacza, że nie wszędzie. Bo oto, mili Państwo, panuje w umysłach prostaczków wielkie podniecenie, przyjmowanie każdej bzdury wypowiedzianej przez polityków jako prawdy objawionej. No a polityk przecież do jasnej cholery nie jest odmówienia prawdy. Oto unijna komisarz pisze wczoraj na Twitterze po wizycie Orbana w Moskwie. Uspokojenie nie powstrzyma Putina, tylko jedność i determinacja utorują drogę do wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. No, jakbym czytał Kim Il-sena albo Lenina. To jest jakiś język bolszewicki, nowomowy. A co stoi za tym językiem? Interesy. Interesy, a nie żadna tam troska o sprawiedliwość, wszechstronność i pokój. A jakie interesy, ktoś powie? Przecież embargo na rosyjską ropę i tak dalej. Tak? No to popatrzmy na to. Bo kto by tam zaglądał przecież na zawodowe, branżowe portale, prawda? Ważne, co tam gada Cholecka czy Tadla do jednych czy drugich, aby ogłupić. Oto mamy więc rok 2024, czyli rozpoczął się trzeci rok prowadzenia tej nieszczęsnej wojny, no i prawie 3 lata od momentu nałożenia na Rosję sankcji. Aż tu nagle do 15% wzrósł import skroplonego gazu LNG z Rosji do Unii Europejskiej, wskazuje Reuters. Po agresji Rosji na Ukrainę Unia Europejska nie obłożyła embargiem importu rosyjskiego LNG. Rosja wysłała w zeszłym roku ponad 15,6 miliona ton surowca do portów Unii Europejskiej. Niesamowite, prawda? No to zobaczmy teraz, kto był i jest odbiorcą skroplonego gazu. Dane takie przygotował portal Forum Energii, do którego odwiedzenia zachęcam. Jest tam bardzo dużo ciekawych informacji. Więc oto mapa przedstawiająca import rosyjskiego LNG do konkretnych krajów.
Czy Polska nie wygląda tutaj imponująco na tym diagramie? No zobaczcie, jak się uniezależniliśmy od skroplonego gazu, który jakoś się nie uśmiecha, prawda? A teraz jeszcze informacja, kto wspiera tę rosyjską machinę wojenną, bo oto Money.pl podaje. Od dokonania przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku z Polski popłynęło za rosyjskie LPG około 3 miliardy złotych do Rosji. Miesięcznie średnio wydawaliśmy 280 milionów złotych na LPG, przy czym jego zakupy nie zostały ograniczone po inwazji Rosji, a wręcz wzrosły i trwodobne zjawisko obserwowane jest również w krajach bałtyckich. A oto najwięksi importerzy rosyjskiego LNG w Unii Europejskiej, czyli w porównaniu z poprzednią grafiką, ci, którzy importują, ale niekoniecznie z tego gazu korzystają, tylko wprowadzają go na przykład dalej w obieg. Więc oto mapa największych importerów rosyjskiego gazu skroplonego w Unii Europejskiej. O, Hiszpania na tym tle świeci się jak psu miska po uprzednim przez tegoż psa wylizaniu. I co ma to politycy hiszpańscy? W tym samym czasie, gdy ich kraj był i jest największym beneficjentem rosyjskiego gazu skroplonego, mówili ustami swojej minister energetyki. W kwietniu tego roku Money.pl, powołując się na Reutersa, pisał: Unia Europejska powinna uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie sposobu, w jakim państwa członkowskie mogą zmniejszyć import rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego LNG lub z niego zrezygnować. Wzywam do wspólnego podejścia w sprawie ograniczenia lub zakazu importu pochodzącego z Rosji. Jeżeli zrobiłaby to sama Hiszpania jednostronnie, mogłoby to mieć niewielki wpływ, ponieważ transporty można byłoby łatwo przekierowywać do innego portu Unii Europejskiej. Hiszpańska firma Enagas podała informację o imporcie LNG z lutego tego roku 2024 i z tegoż właśnie raportu, z tych danych wynika, Rosjanie zapewnili wtedy 512 milionów metrów sześciennych, to znaczy 16,9%, zanotowali tym samym spadek o 1,6%. Natomiast Hiszpania odebrała w roku 2023 6,92 miliarda metrów sześciennych z Rosji. To wzrost o, uwaga, 25,9% w porównaniu z rokiem 2022, gdy już rok trwała wojna. I na tym polega polityka, moi mili, na robieniu interesów, udawaniu głupich, zapewnianiu i wyrażaniu obaw. Ale na końcu trzeba robić swoje. To, co przyniesie bezpieczeństwo własnemu krajowi i własnym obywatelom. Rynek LNG, jak piszą eksperci, w przeciwieństwie do dostaw rurociągami jest zglobalizowany, ale właśnie w ten sposób, że nie potrzeba rury. Bo to wszystko, te zakupy, można dokonać za pomocą, no oczywiście tam odpowiednich aukcji, giełd i tak dalej, ale one płyną do nas po oceanie, za pomocą statków. Eksperci mówią również, że Francja i Hiszpania są wobec tego w stanie w stosunkowo łatwy sposób, uzależniony jedynie przecież od podaży, wyeliminować rosyjski gaz. Ale brak sankcji na rosyjski gaz skroplony, czyli LNG, umożliwia całkowicie legalny import tego surowca, z którego z przyczyn ekonomicznych te państwa po prostu nie chcą zrezygnować i nie zrezygnują. Miały być sankcje i nie ma. No patrz pan, to jest ta Europa wieszająca psy na Orbanie? Europa tak bardzo zjednoczona przeciwko Putinowi, że Niemcy przenoszą do Chin swoje fabryki, aby korzystać bez wstydu i zażenowania z rosyjskiego gazu. Oczywiście agresja Rosji na Ukrainę stała się podstawą do pozytywnych również przemian, zmian w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, na przykład w Polsce, bo oto wiele krajów, w tym nasz, zaczęło dywersyfikować źródła swoich dostaw. Nieodpowiedzialnym było przecież przez tyle lat opieranie swojego kraju na paliwach dostarczanych w 80% czy tam nawet 90% z jednego miejsca i to jeszcze kraju, w którym dzieją się takie rzeczy nie do końca zrozumiałe przez Zachód, na przykład wykorzystywanie podpisanych już umów i dostarczania gazu do tego, aby prowadzić politykę wojenną, tak? Te słynne zakręcanie kurków, również w tej ostatniej wojnie. A wiecie, co wydarzyło się w moim przekonaniu ostatnio, jeżeli chodzi o Orbana? Skąd ten skowyt na wizytę premiera Węgier w Moskwie? Ponieważ na miejscu Węgier nie byli ani Niemcy, ani Francuzi, ani Anglicy, ale właśnie byli to Węgrzy. Popatrzmy na tę sytuację logicznie. I żeby była jasność, jak działanie Orbana się zakończy, po prostu nie wiem. Jest tutaj zbyt dużo zmiennych. Czy ma rację? Też do końca nie wiem, bo nie jestem ekspertem od polityki węgierskiej. Ale widzę to w sposób następujący.
I możecie się z tym zgodzić lub nie. Tutaj wchodzi już w grę oczytanie, wiedza, którą się zdobywa za pomocą komunikacji medialnej, internetowej oraz zwykła ludzka logika, chłopski rozum i obeznanie w temacie. Oto na politycznej europejskiej scenie pojawił się nowy, krnąbrny, w ich rozumieniu rzecz jasna, gracz, który bez względu na to, czy ma rację w swoim działaniu, czy też nie, zaczął prowadzić politykę, która zaskoczyła unijną wierchuszkę. O cholera, czy ja powiedziałem właśnie słowo wierchuszka? Może to sprawdzimy dla pewności jeszcze. Oto na politycznej europejskiej scenie pojawił się nowy, krnąbrny, w ich rozumieniu rzecz jasna, gracz, który bez względu na to, czy ma rację w swoim działaniu, czy też nie, zaczął prowadzić politykę, która zaskoczyła unijną wierchuszkę. Wierchuszka. Etymologia słowa. Wierchuszka. Grupa ludzi sprawujących władzę w państwie, jakiejś organizacji, instytucji. O, etymologia, wierchuszka. Wyraz pochodzenia rosyjskiego. No tak. Pochodzenia rosyjskiego, agent jak nic, prawda? Co zrobił Viktor Orban? Poparł Rosję? Poparł Ukrainę? Łapy pchał pomiędzy futrynę a drzwi? No nie. Siedział cicho, nie drażnił nikogo, budował relacje, podpisywał umowy z Chinami i realizował interesy. Najpierw przyjął w swoim kraju przewodniczącego Xi Jinpinga, rozdrażniając niemiłosiernie Francuzów i Niemców, bo w Europie szef chińskiego mocarstwa spotkał się tylko z 5 politykami. Scholzem, Putinem, Macron, von der Leyen i Orbanem. I ktoś tutaj do tej układanki im po prostu nie pasował, zgadnijcie kto. Putin, bo jest agresorem i zaatakował kraj bez wypowiedzenia wojny? No nie. Jak za starych, dobrych czasów, gdy robili to na zmianę z Niemcami. To są dokładnie te same metody, bo Niemcy i Rosja to jest dokładnie to samo. A może nie pasuje do tej układanki Macron, który przez pierwszy rok konfliktu siedział cicho, a nawet wyrażał chęć utrzymywania relacji gospodarczych z Rosją i występował przeciwko nakładaniu nadmiernych na nią sankcji? No ale zdanie zmienił dopiero wtedy, gdy Putin za zgodą Chińczyków, którzy są właścicielami Afryki, zaczął szarogęsić się w dawnych francuskich koloniach. W grudniu 2021 roku na stronach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych czytaliśmy, czyli na 3 miesiące przed wybuchem wojny. Mimo ostrzeżeń ze strony części ekspertów, prezydent Emmanuel Macron uważa, że bezpośredni dialog z Władimirem Putinem jest jedyną drogą do rozwiązania kwestii spornych. Władze Francji unikają bardziej stanowczej polityki wobec Rosji, obawiając się reakcji prorosyjskiej opozycji, osłabienia Francji względem Stanów Zjednoczonych i wzrostu znaczenia NATO. Więc kiedy Macron nie miał racji, kiedy był głupim politykiem? W grudniu 2021 roku, kiedy mówił, że jedyną, a jedyną oznacza, że nie ma innej, nie zostawił sobie tego marginesu i żadnej gwarancji. Jedyną, proszę Państwa, w grudniu 2021 roku według Macrona możliwością działania politycznego względem Rosji jest dogadywanie się z nią. I nagle coś się zmieniło. Francuzi później przez rok nie byli w ogóle oburzeni na Putina. Przez cały rok 2022, już po agresji, mówili to samo, co wcześniej. Czyli to samo, co dzisiaj mówi Orban, że Europy nie stać na długotrwały konflikt. Nikt o Macronie wówczas nie mówił per rosyjski agencie. Kto nie pasował dalej do tej układanki? No właśnie Putin, który jest stroną konfliktu? Nie. Von der Leyen, śliska jak wąż, pełniąca najważniejszą funkcję z przypadku? Ale przecież nikt z nas jej nie wybierał. To jest jedyna polityk chyba na świecie, która ma tak ogromną władzę, a nikt z obywateli Unii Europejskiej nie wybrał jej do władzy. To wszystko było za zgodą Francuzów i Niemców, którzy się nieustannie dogadują. Nie pasował im, moi drodzy, Orban, bo bez względu na to, czy zgadzamy się z prowadzoną przez niego polityką, czy też nie, przedstawia on na tej polityczno-gospodarczej mapie Węgry jako państwo niepodległe, z którym można robić interesy. Kiedyś wojna się zakończy. Na wojnie da się zarabiać ogromne pieniądze, wiedzą to dokładnie Francuzi. Ale znacznie większe pieniądze niż te przy sprzedaży broni czy spekulacji cenami paliw kopalnych są czasy, kiedy wojna się kończy. Kiedy trzeba odbudować kraj po takim konflikcie, bo co się wtedy dzieje? O, wtedy pojawiają się odpowiednie banki, które mogą uruchomić odpowiednie linie kredytowe. I nie na 100 tysięcy złotych, na biliony. A odpowiednie konsorcja z odpowiednich państw, rzecz jasna, przy pomocy tych pieniędzy, bo to muszą być konkretnie te pieniądze, no i surowców, konkretnie tych surowców, oczywiście już w nowych cenach,
mogą przystąpić do odbudowy tego, co zostało zniszczone. Jak myślicie, gdy taki Xi Jinping wsiada do samolotu i leci na tydzień do Europy, spotykając się z przywódcami ważnych dla siebie państw, to jak już sobie tak siadają, to o czym gadają? Spijają sobie z dzióbków, kraj pokazują, zdjęcia z wakacji? Tu pan przewodniczący zobaczy, razem z małżonką nad Balatonem popijamy sobie Tokaj. Spotykają się, aby ustalić konkrety. I skoro premier Orban najpierw się spotkał z Xi Jinpingiem, a następnie z Załęskim i sobie pogadali, a później pojechali do Moskwy, to znaczy, że z kimś to ustalił albo został o to poproszony. Wojna na Ukrainie ogranicza bowiem również Chiny w ich procesie rozwoju jedwabnego szlaku, więc być może przez Chiny. Nie wiem tego, ale zakładam. Dlaczego? Bo staram się być rozsądnym człowiekiem, a nie w klapkach partyjnych spoglądającym na świat. Mogło do czegoś takiego dojść, ale polscy dziennikarze, którzy byli budowani na wielkie tuzy intelektu przez całe lata, tego nie rozumieją, nie są w stanie zostawić tego marginesu. Mówią to, co każą im mówić politycy, a później przesyłają to do małych miasteczek i na wsie, przez te radioodbiorniki i telewizory i piorą mózgi naszym rodzicom, naszym wujkom, naszym teściom, naszemu rodzeństwu. To jest dopiero rak i gangrena, dlatego niech media, jak rzekłem w ostatnim programie, po prostu płoną. W przypadku Chińczyków znika kasa. Uważam więc, że ta wojna musi zmierzać ku końcowi, bo jak rzekłem, nikomu nie jest już na rękę, a w związku z tym Polska powinna wyhamować swoją impertynencką politykę, przestać te mordy wydzierać. Popili im, pogadali im przy stole, każdy pokazał, jakie ma mięśnie i długiego za przeproszeniem siusiaka, a teraz lepiej wytrzeźwieć w spokoju, impreza się skończyła. I czy takie podejście do spraw robi ze mnie ruskiego agenta, bo myślę o polskiej polityce i w ogóle polityce w taki sposób? Kiedy wszyscy przy jednym stole po długonocnej imprezie trzeźwieją, to nie stawaj na nim i nie drzyj mordy, bo ludzi głowa już boli. I Europę dzisiaj głowa boli od tej wojny. Dla mnie, proszę Państwa, najlepszym rozwiązaniem by było, żeby z tej wojny Rosja wyszła tak słaba, jak zawsze Wam to powtarzam, aby nie mogła już więcej prowadzić interesów z Niemcami ponad naszymi głowami albo na dnie naszego morza. Aby Ukraina wyszła tak osłabiona, aby nie podniosła się, aby nie mogła zagrozić w żaden sposób Polsce. Niech żyje, niech funkcjonuje, niech ma się dobrze, ale z pewnością nie tak, aby mogła zagrozić Polsce gospodarczo, na przykład poprzez przyjęcie do Unii Europejskiej. Dla polskiego rolnictwa na przykład oznacza to katastrofę. Dla mnie na wschodzie może istnieć miast tego wszystkiego wielka dziura, którą stopniowo powinien wypełniać Ocean Indyjski. Ale wyrażanie takiego poglądu na rzeczywistość już w oczach wielu ludzi sprawia, że bierzesz ruble. Trzeba więc szukać pokoju, moi mili, a pokój zawsze bywa bolesny dla najsłabszej ze stron. Tak się składa, że Polska w większości przypadków była zawsze najsłabsza. I kiedy dochodziło do pokoju, zawsze traciliśmy. Albo byliśmy dymani. Głównie przez sojuszników. I o ile jest to grupa, która zarzuca nam agenturalność jednym i drugim, która robi to z jakiegoś politycznego pragmatyzmu, to jeszcze pół biedy. Jest to zwykłe świństwo i tyle. Pomawiać kogoś. Ale gdy taką narrację zaczynają przejmować zwykli ludzie, zaczyna się robić gorzej. Nie potrzeba tu być żadnym ekspertem, mieć przed nazwiskami żadnych tytułów naukowych. Bo jak mówił Jerzy Dobrowolski, nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję. Trzeba czytać, orientować się i wyciągać własne wnioski, a nie przyjmować wyłącznie cudze. Kiedyś, jak rzekłem, raczej prędzej niż później, Niemcy i Rosja podadzą sobie ręce na tle pięknej rury. Zalepią dziury, które powstały w tych, które spoczywają nadal na dnie Bałtyku i znów popłynie tymi rurami szczęśliwy gaz. Niemcy innego gazu bowiem nie znają. Niemcy za pomocą gazu zawsze dostarczały szczęście. Czasami definitywnie. Jak zwykle mainstream nie miał racji. Ta cała wyedukowana branża nazywająca siebie hucznie czwartą władzą, poza nielicznymi wyjątkami dziennikarzy, zawodowców, chociaż też nie do końca, mówię tu o tych profesjonalistach od wojskowości, mających pojęcie, możliwości i odwagę pisania tego, co faktycznie wiedzą i uważają, okazała się jak zwykle do bani. Jak bardzo bym chciał, żebyście przekazali ten program i ostatni czwartkowy do swoich znajomych, członków rodzin, którzy od rana do wieczora wpatrują się w ekrany w ładnie ubranych dziennikarzy z Warszawy, aby
do tych ludzi właśnie dotarło, że ci dziennikarze nie mają nic w głowach najczęściej, że dziennikarstwa już nie ma, że nie mają oni wolnej woli, mówią to, co im każą lub to, na co im pozwolą, że tam często nie ma rozumu. No a samo nadawanie z Warszawy lub w niej mieszkanie nie sprawia jeszcze, że człowiek staje się bardziej elokwentny. Śmiem twierdzić, że jest przeciwnie. Za chwilę jeszcze mocne uderzenie w części, którą nazywamy na odchodne, ale teraz obowiązkowe podziękowania. Pamiętajcie, że nasz Czuwaj może nadawać tylko dzięki Wam, czyli naszym mecenasom, którym jak zwykle za zaangażowanie kłaniam się na początku audycji i na końcu w pas. Ciekawostką właśnie jest to, o czym wspominałem z początku, że słuchają nas Polacy w Australii, w południowej Afryce, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i na takiej małej wysepce, ale nazwę tej wysepki jeszcze sprawdzę, jest ona gdzieś tam na Oceanie Spokojnym. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, chce, żeby to studio rosło i wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. I widzieliście, czym zajmują się poważne państwa. Co robi Orban? Jak wszedł do wielkiej polityki. A tutaj u nas stagnacja. Rozliczanie, spory polityczne, wyniszczanie, cwaniactwo, ogłupianie ludzi. Normalna katastrofa. Tak zaangażowaliśmy się w ten konflikt i zaprzyjaźniliśmy z Ukraińcami, że Narodowy Fundusz Zdrowia upada, socjal wydrenował nasz skarbiec, a w sondażu przeprowadzonym przedwczoraj przez Europejską Radę Stosunków Zagranicznych na pytanie, kogo Ukraińcy uważają za niezawodnych sojuszników, czytamy: Wielką Brytanię, Litwę, Niemcy i Francję. Polska występuje w tym badaniu na szarym końcu. No tak, bo w końcu myśmy nic dla nich nie zrobili. Ani nie daliśmy im własnego grosza, ani schronienia, ani naród nie zaczął organizować im spania, ani państwo nie zaczęło organizować przestrzeni własnego kraju do tego, aby transportować tam broń. Nie wysłaliśmy naszej broni, rozbrajając w zasadzie całej armii, własnej armii. I nawet nie zasługujemy na jakieś podziękowanie. Nie domagajmy się więc wdzięczności od tych, którzy nie potrafią nawet przeprosić. I niech mówią, ruski agent. Po prostu oceniam w ten sposób fakt. My zamiast wykorzystywać natomiast ten czas na bogacenie się, zbrojenie w ciszy, próbę rozwoju Polski, podpieranie konstrukcji państwa, to najpierw bez reszty sprzedawaliśmy Amerykanom i członkom nacji, z której wyrasta rodzina Adama Michnika, wszystko co polskie, a teraz robimy to samo przy pomocy Niemiec. Gdy świat mówi o gospodarce, wojnie, rozwoju, zbrojeniu, gdy państwa budują swoją podmiotowość, u nas mamy, proszę państwa, to. Tak ważne tematy. I bardzo często mamy głosy ze strony nauczycieli i dyrektorów szkół, że rodzice traktują szkołę jako miejsce, w które dziecko może chodzić albo może nie chodzić. I obowiązuje ich tylko zasada tych 50% obecności w skali roku. I to jest ze szkodą dla uczniów i ze szkodą na organizację. Ale rozumiem, że nie szkoły. Można tego zakazać, w związku z tym to pozostanie. Będziemy się przyglądać, jakie rozwiązania przyjąć, żeby rzeczywiście w dalszym ciągu rodzice rozumieli, że obowiązek szkolny oznacza obowiązek szkolny. A co to znaczy, jakie rozwiązania? Bo pani ministra Nowacka mówiła, że wielu krajach nie ma takiej możliwości, żeby rodzic wypisał zwolnienie i w związku z tym dziecko nie idzie do szkoły. W wielu krajach mamy taką sytuację, że jeżeli na przykład rodzic by chciał z dzieckiem wyjechać w ciągu roku na wakacje, to go mogą nawet zatrzymać na lotnisku, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby dziecko... Gdzie tak jest? No, w skandynawskich głównie krajach. Natomiast, jak powiedziałam, my na razie przyglądamy się temu, patrzymy na ile duży jest to problem. Rzeczywiście on jest dość często, po pandemii szczególnie, zwiększył się to taka dowolność, że tak powiem, wyboru, jak wiele dni w szkole dziecko ma spełniać ze strony rodziców. No to rozumiem, że póki co rodziny będą mogły wyjeżdżać na wakacje i raczej tak zostanie, że będą mogły wyjeżdżać na wakacje poza tym sezonem wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień. Po to się tym zajmujemy i po to się temu przyglądamy w ministerstwie, żeby jednak wyjść z założenia, że obowiązek szkolny oznacza obowiązek szkolny. To zapytam inaczej. Czy rodziny nie powinny wyjeżdżać na wakacje w trakcie roku szkolnego? Oczywiście. Każdy zdaje sobie sprawę, że jest ze szkodą dla dziecka, jeżeli przez 2 tygodnie nie z powodu choroby nie chodzi do szkoły, a potem się okazuje, że musi nadrabiać, okazuje się, że oczekuje nauczyciela, że zorganizuje dodatkowy termin z zaliczenia, ponieważ nie było go na tym podstawowym. No ale póki co żadnych ograniczeń tutaj nie będzie. Nie będzie żadnej korekty tego. Trzeba tej kobiecie wybaczyć.
zrozumieć, że ona sama nie jest w stanie pojąć, co przed chwilą powiedziała. To jest po prostu nie ten poziom inteligencji, nie ta percepcja. Tak uważam. Przecież to są reprezentanci naszego narodu. Ta pani was reprezentuje? Intelektualną warstwę, do której należycie? Największym problemem rządu Donalda Tuska, oczywiście poza tym, że on go tworzy i nim kieruje, jest to, że do konstrukcji tego rządu chcąc nie chcąc wykorzystał jakieś polityczne resztki. Poszywał je na prędce bez ładu i składu i niczym doktor Frankenstein swoje przerażające stworzenie postanowił po prostu ożywić. No a impulsem w tym przypadku była nie energia elektryczna, ale nienawiść Polactwa do Polski. Polactwo tak właśnie zagłosowało i ożywiło tego politycznego trupa, który nie ma prawa normalnie funkcjonować i rozwijać państwa, ponieważ do siebie się nie nadaje. To wszystko jest połatane. Trzecia droga, PSL, koalicja, lewica. Ci ludzie do siebie po prostu mentalnie nie pasują w żaden sposób, ale Polactwo właśnie postanowiło tego stwora ożywić. I gdy poważne państwa na pierwsze miejsce wywołują z szeregu swoich podstawowych potrzeb własną podmiotowość, tak my eksportujemy do polityki. Podsumowując moją wizytę w Bundestagu, widzę, ile jest tematów, które nas łączą. Chociażby podejście do ochrony środowiska, zadbanie o prawa kobiet i mniejszości oraz lepszy transport zbiorowy łączący nasze oba kraje. Jestem dumna z tego, że 2 lata temu głosowałam przeciwko reparacjom. Była nas tylko 4, a jednak czuliśmy, że postępujemy słusznie. Nie mam nic przeciwko zapowiedzianemu funduszowi dla żyjących jeszcze ofiar II wojny światowej. Dobrze, że będzie. Zobaczcie, pani Klaudia nie ma nic przeciwko. No jak słodko. Ktoś ją przecież tam wybrał. Przecież to nie ona jest winna. No jakbyśmy osła postawili w parlamencie, to osioł byłby winien? Ci wszyscy kretyni, którzy oddali na nią głos. Polska polityk, która przeciwna jest odzyskaniu przez Polskę należnych jej pieniędzy za wyniszczenie całego kraju. No szkoda strzępić ryja. Proszę Państwa, prawdziwa zemsta Donalda Tuska to nie próba wsadzenia do więzień ludzi poprzedniej ekipy. Jeżeli okaże się, że Polskę rozkradali, niech siedzą na zdrowie. Nie jest nią też ustanowienie Romana Giertycha wielkim inkwizytorem tych rozliczeń, bo jak widać, nie popuści żadnemu z nich. Prawdziwą zemstą Donalda Tuska jest zemsta na Polakach. Za co? Za to, że Polacy wybrali do władzy PiS na 8 lat i zesłali go na polityczną banicję i jego środowisko i prawie je wyniszczyli. I prawie uległo anihilacji. I ta nienawiść przejawia się właśnie w politycznym umocowaniu we władzy ludzi, którzy poprzez nazywanie się naszymi reprezentantami chcą nam odebrać godność. Ci ludzie nas ośmieszają, odbierają nam publicznie godność. Tam, gdzie trzeba się postawić, tam, gdzie obywatele oczekują wsparcia od państwa, gdzie powinni mieć zapewnioną ochronę, państwa nie ma. To znaczy ono oczywiście jest, ale stoi po stronie silniejszych, również bandytów albo sławnych i zasłużonych ludzi. Nadwiślańskie państwo, i tak od dzisiaj będę o nim mówił, przestanę mówić państwo polskie, bo po prostu nie godzi się zestawiać ze sobą obecnego stanu z tą szlachetną nazwą, imieniem naszej ojczyzny, z tym paralitycznym jakimś tworem kierowanym od dekad przez tych samych strasznych i okropnych ludzi. A wy na nich głosujecie. Przez 30 lat. Żenujące. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Przepraszam za opóźnienie dzisiejszego programu. Następne będą już o 10:00, w każdą sobotę. Tymczasem wiedzcie, że wasz czas jest dla mnie najcenniejszy.